witam was również wszystkich serdecznie na tej szczególnej uroczystości. W dniu dzisiejszym chcemy mówić o małżeństwie, zważywszy na te dwie pary, które staną dzisiaj przed Bogiem, aby to On, jako ich Stwórca, udzielił im błogosławieństwa. Gdyż to On jest tym, który ich odnalazł i połączył w święty związek małżeński. Bo to przecież On sam ustanowił małżeństwo koroną swojego stwórczego dzieła. A dlaczego akurat małżeństwo w obrazie Elohim? Gdyż człowiek został stworzony właśnie w tym obrazie jako mężczyzna i niewiasta, o czym czytamy w Słowie Bożym. Powiedział Elohim: uczyńmy Adama na nasz wizerunek, obraz, podobnego nam. Stworzył więc Elohim Adama w obrazie Elohim go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. I dlatego zgodnie z tym porządkiem, to jak czytamy na innym miejscu Słowa Bożego, to mąż jest obrazem i odbiciem, odblaskiem, wyobrażeniem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem, odblaskiem, wyobrażeniem chwały męża. A więc w małżeństwie zachodzi to samo podobieństwo, na które zostało ono stworzone w obrazie Elohim, gdzie z kolei Syn Boży, jak czytamy, jest odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym obrazem, wyrazem tego, czym jest sam Bóg. I teraz na innym miejscu Słowa Bożego czytamy takie słowa. Czyż to nie On stworzył ową jedność, istotę żywą, cząstką swojego ducha? A celem tej jedności czyż nie jest Boże potomstwo? Inny przekład oryginalny mówi nam: czy On nie uczynił was jedno, udzielając ze swego ducha? A czego ten jeden pragnie, szuka, wymaga, prosi? Nasienia Elohim. Tak więc, moi drodzy, jedynym sensem i celem istnienia małżeństwa jest właśnie to powyższe przeznaczenie, dla którego każde małżeństwo zostało przez Boga powołane, aby w ten sposób nieść światu wyobrażenie Boga Ojca i Jego Syna ku ich chwale. Aby zradzać również Boże potomstwo z duchowego nasienia Elohim. Gdyż przecież, jak czytamy w Słowie Bożym, sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, by zamknąć usta przeciwnikowi i buntownikowi. Każde dziecko może być w łonie matki napełnione duchem Boga i staje się wówczas potężnym świadectwem chwały Bożej. I w ten sposób Pan Bóg zamyka usta swoim przeciwnikom i oskarżycielom. Wtedy też każde takie dziecko może być wychowywane, kształtowane i wzrastać w łasce, podobnie jak Jezus Chrystus. Jak czytamy w świadectwach, Jezus jest doskonałym wzorem dzieciństwa, młodości i męskości. Życie Chrystusa jest objawieniem tego, czym mogą stać się upadłe istoty ludzkie poprzez zjednoczenie i społeczność z boską naturą. Wszystko, co Chrystus otrzymał od Boga Ojca, my także możemy otrzymać. A z kolei, będąc uczestnikami boskiej natury, możemy być czyści, święci i nieskalani. Tak więc również każde dziecko może zdobyć wiedzę tak, jak zrobił to Jezus.
Bo społeczność z Bogiem w modlitwie rozwija zdolności moralne i umysłowe, a siły duchowe wzmacniają się, gdy pielęgnujemy myślenie o rzeczach duchowych. Życie Jezusa było życiem w harmonii z Bogiem. I tak może wyglądać każde nasze życie, jeżeli uchwycimy się tego słowa wiarą. Tak więc każda rodzina, która swój początek czerpie ze związku małżeńskiego mężczyzny i niewiasty, właśnie w tym obrazie Elohim, a więc z rodziców nowonarodzonych z Ducha Jezusa Chrystusa, ma wyobrażać niebiańską rodzinę, a więc funkcjonować, żyć, pracować, służyć, będąc w ten sposób obrazem Królestwa Bożego. Jako zjednoczona z niebem staje się ambasadorem niebiańskiego Królestwa, w Jego mocy, w Jego miłości, sprawiedliwości, w Jego zasadach, porządku, czystości i świętości. Małżonkowie w obrazie Elohim posiadają jedno serce, jednego ducha, jeden umysł. Mają te same cele i pragnienia. Są również jednym ciałem z jedną głową. Takie małżeństwo i taka rodzina stanowią swoistą kwintesencję swojego istnienia dla dużo wyższych i głębszych celów, aniżeli jakikolwiek ludzki umysł jest w stanie to ogarnąć. Jedynie Duch Boga może wprowadzić w istotę przeznaczenia dla takiego małżeństwa i rodziny. W czasie końca, w jakim przyszło nam teraz żyć, taka rodzina staje się potężnym światłem w kontraście do tej ciemności, która spowija dzisiejszy świat, dzisiejsze małżeństwa i rodziny, będące niestety przeciwieństwem tego cudownego, pierwotnego dzieła stwórczego. I czytamy kolejną myśl ze świadectw. Jedna dobrze zarządzana, dobrze zorganizowana i dobrze zdyscyplinowana rodzina mówi więcej w imieniu chrystianizmu, aniżeli wszystkie wygłoszone kazania razem. Największym dowodem potęgi chrystianizmu, jaki można przedstawić światu, jest dobrze zorganizowana, zdyscyplinowana rodzina. Uporządkowana, zdyscyplinowana rodzina w oczach Boga jest cenniejsza niż szczere złoto, nawet niż złoto z Ofiru. Gdyż Bóg pragnie, aby nasze rodziny były symbolami rodziny w niebie. Moi drodzy, w kontekście tych słów taka rodzina jest najpotężniejszym świadectwem mocy Bożej. Najpotężniejszym świadectwem na rzecz wyznawanego chrystianizmu, na rzecz Królestwa Bożego. Żadne kazania i religijne gadulstwo nie są w stanie wydać takiego świadectwa. Dlatego też dzieło Boże zostanie zakończone w mocy takiego właśnie świadectwa na rzecz prawdy i Bożej miłości objawionej w Jego sprawiedliwości. Zakończenie dzieła Bożego będzie demonstracją i objawieniem zasad Królestwa, zasad sprawiedliwości i zasad Bożej miłości opartych na porządku Ewangelii. A dokona się to jeszcze na tej grzesznej ziemi. Dlatego też od owej demonstracji cała ziemia zajaśnieje blaskiem chwały Bożej, co też będzie ostatnim przejawem łaski dla zgubionej ludzkości, a tym samym ostatnim już ostrzeżeniem dla niej przed zagładą tego świata, którą to zagładę uwieńczy powrót Jezusa Chrystusa. I to w tak potężnej chwale, że cała ziemia wraz z jej bezbożnymi mieszkańcami spłonie w ogniu. I czytamy o tym w Słowie Bożym. Będzie to sprawiedliwe, że Bóg odpłaci uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym da odpoczynek razem z dnami w dniu objawienia, gdy Pan Jezus zstąpi z nieba w płomieniach ognia z aniołami, zwiastunami swej mocy. Wymierzy on zapłatę tym,
którzy nie chcą uznać Boga i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu w dniu, w którym przyjdzie, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich wierzących w Niego. A wy uwierzyliście naszemu świadectwu i dlatego nieustannie modlimy się za was. Niech Bóg nasz uczyni was godnymi tego powołania i swoją mocą spełni wszystkie wasze dobre pragnienia, dzieło wiary waszej. Aby było w was uwielbione imię Pana Jezusa Chrystusa, a wy w Nim za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Jak czytamy dalej, z tego się radujcie. Choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Wasza wypróbowana wiara musi się okazać cenniejsza niż zniszczalne złoto, które sprawdza się w ogniu. Dzięki temu będziecie mieć udział w chwale wspaniałości i czci samego Jezusa Chrystusa w dniu Jego objawienia. A dzień Jego powrotu nadejdzie niespodzianie jak złodziej. Wtedy niebiosa runą z przerażającym hukiem, ciała niebieskie strawi ogień, a ziemia i wszystko na niej zostanie spalone. Czy dla tych, którzy uwierzyli Ewangelii i z utęsknieniem oczekują powrotu Jezusa Chrystusa, Jego pojawienie się również będzie zaskoczeniem? No oczywiście, że nie. Gdyż oni są w żywej relacji z Nim i wiedzą, kiedy ma powrócić po nich, aby zabrać ich do domu Ojca. Jak czytamy w Słowie Bożym, ale wy, bracia, nie żyjecie przecież w ciemnościach, by ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Dlatego też wypatrując powrotu Jezusa, zostaliśmy powiadomieni przez niebo, kiedy to nastąpi, gdyż według obietnicy Bożej Jahwe Pan nie czyni niczego bez objawienia swego zamierzenia, czy zamiaru, planu, postanowienia, tajemnicy swym sługom, prorokom. I teraz, moi drodzy, czytamy na innym miejscu, skoro to wszystko ulegnie takiej zagładzie, to jak nieskalane powinno być wasze życie i postępowanie. Dlatego też, drodzy przyjaciele, w czasie tego oczekiwania dołóżcie wszelkich starań, by Pan zastał was czystych i bez zarzutu, bez skazy i bez nagany, żyjących w pokoju. W obliczu tych słów jakże więc istotną kwestią w tych przygotowaniach się na powrót Jezusa Chrystusa stanowi właśnie małżeństwo i rodzina, które uległy całkowitej destrukcji w dzisiejszym świecie. Jak ta destrukcja wygląda? Najczęściej żona wynosi się nad męża i nie jest mu uległa. Dzieci nie są posłuszne swoim rodzicom, a mężowie i ojcowie nie czynią z Chrystusa swojej głowy i nie są Jemu oddani ani poddani, więc Chrystus nie może wówczas prowadzić takiej rodziny i obdarzać jej łaską, poznaniem i błogosławieństwem, aby wszyscy członkowie rodziny stanowili jedno w niebiańskiej jedności. Jak już wiecie, wiele miejsca i czasu poświęciliśmy na studiowanie kwestii małżeństw, rodzin i ich roli, jaką mają odegrać w zakończeniu dzieła Bożego. Można to wszystko znaleźć w naszych publikacjach, wykładach. Więc dzisiaj chciałbym tylko podkreślić, czy też przekazać pewne dodatkowe myśli ze Słowa Bożego, które w mniejszym stopniu były zawarte w dotychczasowych poselstwach.
Doskonale wiemy, że ten obraz, na który został stworzony Adam, a w nim jego małżonka, został całkowicie przez szatana wypaczony, wykpiony, niemalże zdruzgotany. Został całkowicie przez szatana zniszczony i dzisiaj nie ma niczego wspólnego z obrazem, na który pierwotnie małżeństwo zostało ustanowione i miało świadczyć na rzecz Ojca, Syna i aniołów. Tak więc, aby dzieło Boże mogło zostać zakończone w sprawiedliwości, ten obraz musi ponownie zostać przywrócony. I to na sposób pierwotnej doskonałości. Chwała Boga będzie tym większa, że ta owa grupa, 144 tysiące małżeństw, rodzin, które zostały powołane do tego zadania, objawią doskonałość pierwotnego stworzenia w grzesznych ciałach, aby udowodnić przed całym uniwersum, że grzeszność ciała nie stoi na przeszkodzie prowadzenia świętego i doskonałego życia. Więc jako oblubienica baranka w sposób doskonały zobrazuje swego męża Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, gdyż na czołach 144 tysięcy wypisane jest właśnie imię Ojca i Syna, jak mówi nam Słowo Boże, przeczytajmy. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Do tej pory dosyć często podkreślaliśmy rolę niewiasty, a więc małżonki i matki w dziele przywrócenia tego wspaniałego obrazu Elohim w małżeństwie i rodzinie. I faktycznie rola niewiasty jest przeogromna w tym dziele. Gdyż jak czytamy w Słowie Bożym, Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta, zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była. Pierwsza zgrzeszyła, stając się winną przestępstwa. Tak więc, skoro niewiasta stała się przyczyną przestępstwa, a tym samym również przyczyną upadku jej męża Adama, to odwrócenie tej całej degrengolady zła jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez oddanie się tej niewiasty całkowite, czyli całego swojego życia Chrystusowi, aby to On uczynił ją zdolną do zadośćuczynienia temu złu w jej uległości wobec swego męża w porządku Ewangelii. Bez Chrystusa żadna niewiasta nie jest do tego zdolna, gdyż korzeń zła, to nasienie zła, z którym przychodzi już na ten świat, nigdy nie pozwoli jej na uległość. To tylko duch synostwa, duch uległości Syna Bożego może zaszczepić w niej ten niebiański porządek poprzez odrodzenie jej z ducha Boga do zupełnie nowej egzystencji w Chrystusie i dla Chrystusa. I tylko w ten sposób, stając się uczestniczką boskiej natury, w naturalny sposób stanie się uległą żoną swemu mężowi, jak samemu Jezusowi Chrystusowi. Bo tak też czytamy w Słowie Bożym. Żony niech będą poddane, uległe, podporządkowane swym mężom, tak jakby ulegały samemu Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową zgromadzenia wybranych. Ale teraz, moi drodzy bracia, mężowie i ojcowie, zwróćcie proszę uwagę na to, jakie słowa Pan Bóg wyrzekł do Adama po jego upadku. Przeczytajmy. Do Adama zaś powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci przekazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia, z Twego powodu. W trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni Twego życia. Ona będzie Ci rodzić ciernie i osed i będziesz spożywał rośliny polne. W pocie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. Z
czyjego powodu została przeklęta ziemia. Zauważcie, choć to niewiasta stała się przyczyną przestępstwa, gdyż pierwsza zgrzeszyła, to jednak dlatego, że Adam posłuchał swojej żony, ziemia została przeklęta. A więc to z jego powodu ziemia została przeklęta. Po ich upadku zaczęli nawzajem siebie obwiniać, a w konsekwencji obwinili samego Boga za ich własny upadek. I w ten sposób powstał bunt ludzkości wobec ich Stwórcy. A piękno korony stworzenia, a więc człowieka jako męża i mężatki, zaczęło być coraz bardziej wypaczane i degenerowane. Ta cudowna jedność, spójność i piękno ich miłości zostały zamienione na wzajemne obwinianie siebie, pretensje, walkę o dominację, panowanie, pierwszeństwo, ubliżanie sobie, a nawet wzajemne niszczenie siebie. To, co dzisiaj nazywa się miłością pomiędzy mężczyzną a niewiastą, nie ma niczego wspólnego z tą pierwotną zasadą niebiańskiej miłości, która była wyrażeniem i obrazem Elohim, Stwórcy nieba, ziemi i wszystkich stworzeń w całym uniwersum. Naczelną zasadą owej miłości jest nieszukanie swego. A więc miłość Boża nie szuka w niczym własnej korzyści. Dlatego też tak właśnie Bóg umiłował świat, że poświęcił i wydał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Doświadczenie udręki Syna Bożego z ogrodu Getsemane, a następnie Jego agonia i śmierć na krzyżu Golgoty ze świadomością wiecznej rozłąki ze swoim Ojcem dla uratowania zgubionych stworzeń uwidacznia nam pełen blask tej miłości, która, jak czytamy w Słowie Bożym, która wszystko wytrzymuje, wszystko znosi w milczeniu, wszystko przetrzyma i wszystko przebacza. I teraz, moi drodzy bracia, mężowie, tą właśnie miłością macie umiłować swoje małżonki, gdyż napisane jest: mężowie, miłujcie wasze żony, jak i Chrystus umiłował zgromadzenie wybranych oraz wydał za nie samego siebie. A dlaczego aż tak mamy umiłować nasze małżonki? Pozwólcie, że dalszą część tej wypowiedzi nieco sparafrazuję. Mężowie, miłujcie wasze żony, by je uczynić świętymi po oczyszczeniu kąpielą wody w słowie. Taką moc mają mieć wasze słowa do waszych małżonek, abyście mogli je postawić przy sobie jako wspaniałe niewiasty, nie mające skazy, czy zmarszczki lub czegoś takich, ale aby były święte i bez zarzutu, bez nagany, nieskalane. W taki sam sposób Chrystus miłuje każdego z nas. I to wcale nie oznacza, że to On jest nam uległy. Tak więc miłowanie naszych żon nie polega na tym, aby im ulegać albo posłuchać ich głosu, tak jak Adam posłuchał głosu swojej żony. Jezus Chrystus nigdy nie uległ naciskom swoich uczniów, nigdy ich nie posłuchał, choć nieraz oni w ogóle nie rozumieli Jego poczynań, opacznie oceniali Jego decyzje lub ich brak. Ale On z kolei w swojej miłości cierpliwie ich znosił, uczył, prowadził, życzliwie się do nich odnosił, ale też i karcił słowem. Był niewzruszony w pełnieniu przede wszystkim woli swojego Ojca. I poprzez pełne podporządkowanie się swojej głowie, którą był jego ojciec, prowadził tych, którzy zostali mu powierzeni. Bo Jezus powiedział: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło.
Mąż w swojej miłości do małżonki ma się stać dla niej, jak i dla całej swojej rodziny, niejako jej zbawicielem, skoro jego miłość ma uczynić ją świętą przy jego boku. W takich oto słowach Rut, znacie tą niewiastę z Biblii, zwróciła się do swojego przyszłego męża. Jestem Rut, twoja służebnica. Okryj mnie, swoją służebnicę, brzegiem płaszcza, ponieważ jesteś wykupicielem. Jeżeli miłość męża do swej małżonki ma być tą samą miłością, którą Zbawiciel umiłował grzeszników, aby ich odkupić i zbawić, to też to mąż bierze na siebie jej winę, tę pierwotną, czyli tę praprzyczynę pojawienia się grzechu w ludzkości, jak też i tę, która w tym słabszym rodzaju niewieścim ciągle jeszcze może emanować w pożyciu małżeńskim. A więc jego panowanie, czy też rządzenie w małżonce jest tym samym panowaniem, czy też rządzeniem w nas naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. A ten rodzaj panowania jest samopoświęcającą się służbą na rzecz drugiego człowieka, a w tym przypadku na rzecz naszych małżonek i rodzin. I ta miłość, jak czytamy, jest cierpliwa, łaskawa, szlachetna, nie zazdrości, nie przechwala się, nie szuka poklasku, nie działa lekkomyślnie, nie zna zawiści, nie chełpi się, nie jest zarozumiała, nie unosi się pychą, nie jest rozpustna, nie jest harda i nienadęta, nie wyrządza złości, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie zachowuje się niestosownie, nietaktownie, niewłaściwie, nie szuka swego, nie szuka własnej korzyści, nie wybucha gniewem, nie jest drażliwa, nie jest porywcza, nie liczy doznanych krzywd, nie pamięta, nie myśli nic złego, swych krzywd nie dochodzi, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz raduje się prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystko przebacza, wszystko zakrywa, wszystko znosi w milczeniu, wszystkiemu wierzy. Nigdy nie traci wiary i nadziei. Wszystkiemu ufa, wszystko przetrwa. Każdego cierpliwie znosi. Wszystko cierpi. Miłość nigdy się nie kończy. Nigdy nie ustaje, nigdy nie upada. Zebrałem te myśli z wielu przekładów Słowa Bożego. Moi drodzy, czy zatem nasze małżonki są odbiorczyniami tej właśnie miłości? To właśnie oznacza umiłowanie swojej żony tą miłością, którą Chrystus umiłował tych, których przyszedł odkupić. A w jaki sposób nas odkupił? W jaki sposób nas odkupił? Co On uczynił? Wziął na siebie nasze winy, wszystkie nasze przewinienia i ułomności, grzechy i podłości, nasze nieprawości i cały nasz grzeszny stan. Ale nie tylko wziął to wszystko na siebie, ale jeszcze sam poniósł śmierć za to, aby nas z kolei obdarzyć życiem i to wiecznym życiem. W swojej miłości wszystko nam przebaczył, obdarzył łaską i miłosierdziem. I teraz tych, którzy przyjmują tę Jego łaskę i miłość, stale odnawia na swój obraz, służąc nam, wstawiając się za nami, strzegąc nas, kształtując nas, doświadczając, poddając przeróżnym próbom, aby zaszczepić w nas swoje własne, szlachetne usposobienie, swoje własne cechy charakteru, swoją czystość i świętość, aby w ten sposób przysposobić nas do życia w nieskalanym w niebie i stawić przed świętym majestatem naszego Boga Ojca. Mąż i ojciec swojej rodziny
niejako dokonuje tego samego dzieła, o ile tylko to Chrystus stał się jego głową. I we wszystkim to jemu jest on poddany, a jego codziennym pokarmem jest rozpoznawanie i pełnienie woli nieba dla siebie i dla swojej rodziny. Jak czytamy w Słowie Bożym, chcę więc, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Oto porządek Ewangelii ustanowiony przez naszego Stwórcę, w którym pragnie On prowadzić każde małżeństwo i rodzinę, błogosławić im, strzec, chronić i doprowadzić do wiecznego ich przeznaczenia. Nie wiedzieć o tym oznacza prowadzić życie z dala od tego wzniosłego powołania i przeznaczenia, a tym samym wskazywać siebie i swoich najbliższych na życie bez nadziei, czyli na życie, które wiodą ludzie w tym świecie, zmagając się z tysiącami problemów, tak w małżeństwach, jak i w rodzinach i w ogóle w całej swojej doczesnej egzystencji. Problemy natury światowej nie oznaczają od razu biedy czy też niepowodzeń życiowych, ale na pewno brak pokoju i pojednania, które dostępne są wyłącznie w Chrystusie, w Jego pokoju. A na mocy przyjęcia Jego ofiary prowadzą nas do pojednania z naszym Stwórcą, Bogiem Ojcem. Tego pokoju i pojednania nikt nie jest w stanie wytłumaczyć czy też wyjaśnić, gdyż można go jedynie doświadczyć i żyć każdego dnia w wewnętrznym odpocznieniu, które jest już niebem na ziemi. Dlatego też już przestańcie martwić się o cokolwiek. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, przekraczający najśmielsze wyobrażenia, przewyższający wszelki umysł i poznanie, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w Chrystusie Jezusie. Chwała Bogu, oto Boże odpocznienie, wynikające z pojednania. W jaki sposób określilibyście dzisiaj męża i ojca w rodzinie? Czy też jakie cechy wymienilibyście, które powinien posiadać mąż i ojciec w domu, którego głową jest Jezus Chrystus? Jakie powinien posiadać cechy? Co oznacza przede wszystkim głowa w koncepcji biblijnej? Mąż i ojciec musi przede wszystkim być głową dla swojej małżonki i dla swoich dzieci. Wszelka koncepcja głowy ma swój początek w Bogu. Tę koncepcję w doskonały sposób zobrazowały nam właśnie relacje ojca i syna i ich dzieło zbawienia ludzkości. Aby więc wiedzieć, co to znaczy być głową, musimy dogłębnie rozważać Boże dzieła, gdyż jak czytamy w Słowie Bożym, nie ma równego Tobie wśród bogów, Panie, i nie ma takich dzieł jak Twoje, Jahwe. Nic nie dorówna dziełom Twoim. Również i koncepcja Ojca bierze swój początek od Bożego Ojcostwa, bo tak mówi nam Słowo Boże. Czytajmy, dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, w którym jest wzór prawdziwego Ojcostwa w niebie i na ziemi. Moi drodzy bracia, ten wzór głowy, jak też i ojcostwa, zawarty jest w Biblii. W tej świętej księdze każdy indywidualnie ma dostęp do tego wzoru, aby go powielać. Tak więc nie podam wam teraz na talerzu gotowego przepisu czy też instrukcji, jak stać się głową dla swojej małżonki i ojcem dla swoich dzieci. Ale zanim zaczniecie poszukiwać tego wzoru w Słowie Bożym, to musicie otrzymać Ducha Boga, gdyż bez Ducha Boga niczego tam nie znajdziecie poza suchą literą, którą zaczniecie interpretować według własnych idei
i według własnych przekonań religijnych. Tylko Duch Prawdy może wprowadzić was we wszelką prawdę Słowa Bożego i dać wam właściwe poznanie każdego zakresu waszego obowiązku wobec waszych małżonek i dzieci, a również wobec każdego zakresu waszego życia, które macie wieść na chwałę waszego Stwórcy w Jezusie Chrystusie. Bo też jak Jezus powiedział, prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Ojciec bowiem takich właśnie czcicieli sobie szuka, bo Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Moi drodzy, same już tylko definicji ducha w języku hebrajskim wynika, że Duch Boży, ruach, oznacza wiatr, Boży oddech, jego tchnienie, czy też umysł, który jest wszechpotężny. A kiedy podzielimy słowo duch w obrazowej formie hebrajskiego alfabetu, odnajdziemy jeszcze głębsze znaczenie słowa duch. Zobaczcie. A więc oznacza to głowa, przywództwo, stałość, płot, ochrona. Tak więc posiadając Bożego Ducha, jesteśmy prowadzeni przez Boga i kierowani przez Niego, mamy Jego ochronę i stałość w Jego Słowie oraz w naszym stałym wzroście duchowym. A więc przywództwo, stałość, ochrona. Zatem głowa i ojcostwo oznaczają to samo. Przywództwo, stałość i ochronę. Mąż i ojciec przewodzi rodzinie. Zapewnia małżonce i rodzinie ochronę, poczucie bezpieczeństwa i zarazem stałość zarówno w swoich poczynaniach, jak też w emocjach, gdyż jego stopy postawione są na skalę, którą jest dla niego Chrystus. Ale co jeszcze takiego posiadamy w duchu Ojca, czy też w duchu synostwa? Przeczytajmy. I spocznie na nich Duch Jahwe, Duch mądrości i rozumu, Duch rady, wiedzy, mocy i męstwa, Duch umiejętności, poznania i bojaźni Jahwe, Duch bogobojności. A więc mąż i ojciec jako głowa, jeżeli tylko spoczywa na nim Duch Jahwe, posiada mądrość, rozum, wiedzę, moc, jest mężny, posiada umiejętność w przewodzeniu swojej rodzinie, ma właściwe poznanie, żyje w bojaźni Bożej i w bogobojności. Czytamy również w Słowie Bożym, że nie wy jesteście tymi, którzy mówią, ale Duch waszego Ojca, który w was mówi. A zatem, kiedy zanurzeni jesteśmy w Jego Duchu, nasze słowa wyrażają Jego myśli, Boże myśli. Poprzez swego Ducha Pan Bóg objawia nam swoje myśli o nas, swoją wolę lub też kieruje do nas słowo i w ten sposób otrzymujemy poznanie co do naszego życia, kierunku, drogi, Bożych zamiarów, co do nas i dla naszej rodziny, czy też nawet i całej społeczności, jeżeli takowa zostaje nam przez Niego powierzona. Pamiętajmy, że Duch Boga ma nieograniczoną moc. Jest to tak wielki autorytet, że cokolwiek Bóg powie, tak się staje. Jest to tak wielka moc, że prędzej niebo i ziemia przeminą, ale nie Jego słowo Duch. Jak czytamy, tak samo jest z moim słowem. Wychodzi ono z ust moich, mówi Bóg, nie po to, by wrócić do mnie bezowocnie, lecz aby wypełnić moją wolę i spełnić to, z czym je posłałem. I taki sam autorytet posiada mąż i ojciec jako głowa swojej rodziny, jeżeli tylko zanurzony jest w Duchu Boga. Zatem Duch Boży jest objawioną myślą Boga, wyrażoną przez Jego Słowo.
Są to święte myśli. Stąd też wszystkie Jego dzieła są święte. Dlatego też i Jego Duch jest święty. Tylko z Duchem Boga w nas możemy prowadzić innych do Niego. Tylko z Duchem Boga w nas możemy skutecznie prowadzić nasze rodziny. Tylko z Duchem Boga w nas możemy miłować naszą małżonkę, tak jak Chrystus nas umiłował. Tylko z Duchem Boga w nas możemy stale podsycać płomień wiary w swojej rodzinie i nasze oddziaływanie będzie darzyło siłą, mocą i życiem oraz będzie błogosławieństwem dla wszystkich tych, których ten wpływ będzie dosięgał. Gdy tylko Ziemia została stworzona w jej doskonałym pięknie, wraz ze wszystkimi stworzeniami, była dla człowieka odpoczynkiem, którym miał się delektować. Człowiek otrzymał wprawdzie pracę, jednak ona go nie męczyła. Niestety człowiek to wszystko utracił. Ale teraz Pan Bóg pragnie ponownie przywrócić to doskonałe, stwórcze piękno człowiekowi i przyprowadzić go do owego wysokiego przeznaczenia, by mógł on znowu cieszyć się odnowioną ziemią i jej służyć, dbać, pielęgnować, troszczyć się, obserwować, doglądać i podziwiać Boże dzieła w Bożym odpocznieniu, a nie tak, jak dzisiaj ją niszczy człowiek, prawda? Natomiast jako ostatnie pokolenie ludu Bożego, abyśmy mogli wprowadzić do tych wiecznych przybytków również nasze małżonki i dzieci, i to bez doznania doczesnej śmierci, potrzebujemy czegoś znacznie więcej niż wyznawanie jakiejś religii z jej doktrynami. W naszych małżeństwach i rodzinach musimy przywrócić ten pierwotny obraz, na który zostaliśmy stworzeni w obrazie Elohim. Nasz Stwórca ma moc tego dokonać w Jezusie Chrystusie poprzez objawienie nam tajemnicy pierwotnego stworzenia człowieka jako męża i małżonki. Jak czytamy w Słowie Bożym, to jest wielka tajemnica. A ja mówię o Chrystusie oraz o zgromadzeniu wybranych. Jednakże i wy, małżonkowie, wzorem jednego, jedności, niech każdy miłuje swoją żonę tak jak siebie samego, zaś żona, aby poważała męża. Odzwierciedlenie pierwotnego stwórczego obrazu w małżeństwie ma również ukazać miłość Zbawiciela do Jego zgromadzenia wybranych, którzy po zmartwychwstaniu będą pełnić służbę tych aniołów, którzy zbuntowali się wobec Boga i poszli za przywódcą owej rebelii. To miejsce musi zostać ponownie wypełnione właśnie przez wszystkich zmartwychwstałych zbawionych, o których Chrystus powiedział, że kiedy ludzie powstaną z martwych, nie będą się żenić ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Ale zauważcie, że nie tak się ma sprawa z tymi, którzy nigdy nie doświadczą doczesnej śmierci i zostaną po przemienieniu ich ciał zabrani do nieba w czasie powrotu Jezusa. Te słowa dotyczą tylko tych, którzy zmartwychwstaną. Natomiast ta szczególna, pierwotna miłość, która zostanie wlana w te małżeństwa, które ostaną się w czasie końca, uczyni ich związki małżeńskie nieśmiertelnymi. A zatem podsumowując teraz temat głowy, głowa nie może być ciężarem niesionym przez ciało. To nie małżonka ma dźwigać niedomagania swego męża, ani jego dzieci. To on jest ich ochroną, źródłem błogosławieństw, ich zaopatrzeniem, opiekunem, mądrym przewodnikiem i kapłanem dla swojego ogniska domowego. To on dba o ich potrzeby i stale zachęca ich, aby podążali wyznaczoną im przez Boga drogą. Spójrzmy na Chrystusa, w jaki sposób wyrażał się o swoim Ojcu. Jakże często powtarzał, że Bóg Ojciec jest z Nim, że nie pozostawiał Go samego. Chrystus zawsze czynił to, co się Ojcu podobało. Wykonywał wyłącznie wolę Ojca.
Również i my sami powinniśmy naszym rodzinom dawać wyłącznie to, co pochodzi od naszej głowy, Jezusa Chrystusa. Aby chronić nasze rodziny, musimy określać dla niej pewne granice, zarówno dla naszych żon, jak też i dla naszych dzieci. To poprzez określanie im granic mają one żyć w poczuciu bezpieczeństwa. Jeżeli ustanowione granice nie są respektowane przez nasze postanowienia, to znaczy, że nie posiadamy autorytetu, który nadaje nam Bóg w mocy swego Ducha. Nie posiadamy również Bożej mądrości w przewodzeniu tymi, których Pan Bóg nam powierzył. Jeżeli żona robi sobie, co tylko chce, a dzieci odchodzą od Boga, to cała wina spada na głowę tej rodziny, czyli na męża i ojca. To przez niego przekleństwo spada na rodzinę, tak jak przez Adama przekleństwo objęło całą ziemię. A dlaczego? Gdyż Adam posłuchał głosu swojej żony, a nie głosu swego Stwórcy. Każdy mąż i ojciec, jeżeli będzie słuchał głosu swej głowy, czyli Jezusa Chrystusa, będzie błogosławiony w swoich poczynaniach, nawet jeżeli one doprowadzą do opuszczenia rodziny, która wymawia mu posłuszeństwo. Jezus wielokrotnie o tym wspominał w swoim nauczaniu. Ale jeżeli mężowie i ojcowie słuchają swoich żon czy dzieci, a nie swojej głowy, wówczas rodzina taka staje pod przekleństwem, bo wtedy spełniają się słowa, które Bóg wypowiedział, że ciemiężcami mego ludu są dzieci i kobiety nimi rządzą, a to jest przekleństwo. Słowo Boże mówi nam, że natomiast dzielna, stateczna i pilna żona jest koroną swojego męża, jak również, że koroną starców są wnukowie, natomiast chlubą synów są ich ojcowie. Czy zatem posiadasz, drogi bracie, owe korony? To, czy twoja żona jest koroną twojej głowy, świadczy o tobie samym. Jaką głową dla niej byłeś, czy jesteś? Dzielna żona staje się ukoronowaniem tego, kim jest jej mąż. To samo dotyczy dzieci, jak też i wnuków. A czy nasze dzieci i kolejne pokolenie chlubią się nami? O ile nie posiadamy Ducha Bożego, to też i nie posiadamy autorytetu. A jeżeli nie posiadamy autorytetu, to też i nie możemy prowadzić w posłuszeństwie naszych rodzin. Tylko posiadanie autorytetu na mocy Ducha Bożego, którego posiadamy, upoważnia nas do dyscyplinowania naszych rodzin, korygowania i stawiania im wyraźnych i określonych granic w ich postępowaniu, działaniu i życiu, troszcząc się w ten sposób o nich i chroniąc ich przed złem. Duch Boga zasadza nas w Bożej miłości, która jest sprawiedliwa, a która nie jest chwiejnym uczuciem, którym manipuluje się, steruje, wpływając na emocje, używając niejednokrotnie szantażu emocjonalnego wobec męża czy ojca. Taki człowiek, który poddaje się temu wszystkiemu, nigdy nie powinien się żenić ani płodzić dzieci. Bo to wszystko staje się przekleństwem. Bożego autorytetu nabieramy tylko przez nasze osobiste życie w bliskości z Bogiem. To nasza indywidualna relacja z Bogiem nadaje mocy naszym słowom, które zmieniają wówczas rzeczywistość. Przeczytajmy Słowo Boże. Jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną. Chodź przed obliczem moim i bądź doskonały. Żyj ze mną w zażyłości i bądź bez skazy. Bądź nieskazitelny. Chodź zawsze drogą, którą ci wskażę i bądź sprawiedliwy. Postępuj zawsze według mojej woli. Do kogo Pan Bóg skierował te słowa, pamiętacie? Do Abrahama.
do Abrahama. Jeżeli doświadczysz tych powyższych słów, to nawet twój szept będzie miał więcej mocy, aniżeli krzyk niejednego męża i ojca, który krzyczy, aby go w domu posłuchano. Osobiste relacje z Bogiem wynikać powinny z naszej tęsknoty za Nim, ze szczerego pragnienia zanurzania się w Jego duchu, w tej niebiańskiej rzeczywistości. W ten sposób buduje się silna więź, przyjaźń, głębokie relacje, szacunek, zachwyt, a nawet rozkosz z przebywania u progu chwały i nieskończoności. A wtedy czytamy, niech Jahwe będzie twą rozkoszą, a użyczy ci wszystkiego, czego serce twoje pragnie. Zawierz Jahwe swoje losy, na nim polegaj i zaufaj mu, a on sam będzie działał. On sprawi, że sprawiedliwość twoja zajaśnieje jak światło, a prawo twoje jak blask południa. W milczeniu trwaj przed Jahwe i miej ufność w nim. Złóż w nim nadzieję. Autorytet męża i ojca jako kapłana również pochodzi z jego głębokiej więzi z Bogiem. On wie wtedy, jakiego słowa użyć i jakie i kiedy wypowiedzieć do swojej małżonki, jak też i do swoich dzieci. Oni muszą wiedzieć, że ich ojciec zawsze na kolanach pyta się Boga o drogę, po której ma prowadzić swoją rodzinę. Jego małżonka może być w pełni spokojna, że jej mąż buduje na skalę, która jest nie do ruszenia przez moce ciemności. Stąd głowa rodziny posiada również autorytet nad przeciwnikiem Bożym. I nie dlatego, że sam z siebie jest taki silny, ale dlatego, że swoją siłę i moc czerpie od tego, który już pokonał owe przeciwne Bogu siły. Więc zarówno on sam, jak też i jego rodzina są wszyscy bezpieczni, gdyż ich życie wraz z Chrystusem ukryte jest w niezwyciężonym Stwórcy nieba i ziemi. W ten sposób będą wzywać mojego imienia nad Izraelitami, rodzinami, a ja będę im błogosławił. Nasze modlitwy mamy zanosić w autorytecie wszechpotężnego Boga dla Jego chwały i wywyższenia Go wśród narodów, dla rozsławienia Jego imienia w prawdzie po same krańce ziemi. Tak więc, jak czytamy w Słowie Bożym, niech Cię Jahwe błogosławi i strzeże. Niech Jahwe rozjaśni nad Tobą swe oblicze i niech będzie łaskawy dla Ciebie. Niech Jahwe zwróci ku Tobie swe oblicze i udzieli Ci pokoju. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować Wam przyszłość, jakiej oczekujecie i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. Chwała Bogu za Jego łaskę i tę cudowną przyszłość, jaką nam zgotował na mocy ofiary Jego Syna. I to właśnie ta miłość, która jest podwaliną i fundamentem Bożego istnienia, unieśmiertelni związek małżeński w ostatnim pokoleniu ludu Bożego. W ten sposób przywrócone zostanie piękno korony stworzenia, gdzie teraz małżonka stanie się przyczyną, ale już powrotu do Edenu. A z powodu męża zostanie stworzona nowa ziemia już bez jakichkolwiek oznak przekleństwa. Zarówno nowa ziemia, jak też i ogród Eden mogą zostać przywrócone i odkupione przez związek małżeński w obrazie Elohim, czyli człowieka, którym jest mąż i małżonka, korona stwórczego dzieła Bożego. Oni zwycięsko przejdą próbę miłości,
o wiele trudniejszą od tej, której nie przeszli nasi pierwsi rodzice, Adam i jego małżonka. O ile oni upadli w doskonałych okolicznościach i doskonałych ciałach i naturach, tak te ostatnie małżeństwa zwyciężą w okolicznościach, w jakich jeszcze nigdy wcześniej nie istniał ten świat. Kiedy Jezus Chrystus opuści świątynię, a co za tym idzie, swoją pośredniczą posługę i Duch Boży zostanie zabrany z tej ziemi, nasza ziemia pogrąży się w takiej ciemności, w jakiej jeszcze nigdy wcześniej nie była. Tak więc Pan Bóg dzięki tym ostatnim wiernym świadkom swojej chwały objawi potęgę swojej łaski, miłości i sprawiedliwości. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie skali owej próby, gdyż nigdy takiego ucisku jeszcze nie było na tej ziemi, więc trudno nam określić rozmiar owej próby. Możemy jedynie opierać się na słowie proroczym, które zapewnia nas, że grupa 144 tysiące zaśpiewa pieśń zwycięstwa i że pomimo swojej grzesznej przeszłości i grzesznych ciał oddadzą Bogu cześć i chwałę w Jego doskonałej sprawiedliwości i miłości. Nie zaprą się Boga ani siebie samych, jak to miało miejsce w przypadku pierwszego małżeństwa, ale dla chwały swojego Stwórcy przejdą zwycięsko każdą próbę, która zostanie na nich dopuszczona. Moi drodzy, małżeństwo może dać swoim dzieciom i światu tylko to, co daje sobie wzajemnie. Jeżeli w ich pożyciu małżeńskim króluje Chrystus, to wówczas ich miłość, wzajemne relacje, ich wspólne wychowywanie dzieci świadczą na rzecz Królestwa Bożego i w zasadzie odzwierciedlają piękno nieba i nowej ziemi, którą otrzymamy w dziedziczne posiadanie. Ale jeżeli to nie Chrystus jest Panem ich życia i to nie On jest głową takiej rodziny, to wówczas takie małżeństwo i rodzina nie mają nic do przekazania światu w odniesieniu do wieczności. A ich dzieci powielają niestety schematy tego świata i zapadają się w tę czarną rzeczywistość ludzkiej egzystencji bez nadziei na przyszłość, która jedynie w Jezusie Chrystusie sięga poza śmierć ku nieskończoności. Dzisiaj żyjemy w szczególnym czasie przygotowywania nas do wydarzeń na tym świecie, w których świat jeszcze nigdy wcześniej się nie znalazł. Jeżeli tylko mamy zgodę na branie udziału w tych przygotowaniach, patrząc w górę i myśląc o celu naszego ziemskiego pielgrzymowania, to możemy żyć nadzieją zwycięstwa, o ile tylko zwycięsko przechodzimy te pomniejsze próby naszej miłości, wierności i bezwarunkowego oddania siebie Bogu. Niechaj zatem nasz Zbawiciel jednoczy nasze małżeństwa w Jego duchu, jak też całą naszą społeczność ku Jego chwale i chwale naszego Ojca w niebie. Dzisiejsza uroczystość zaślubin niechaj stanie się dla nas wszystkich przedsmakiem tej chwały, do której te dwie pary małżeńskie zostały powołane w tym ostatnim już pokoleniu ludu Bożego, resztce dziedzictwa Bożego. Za chwilę obie te pary złożą przed Bogiem ślubowanie sobie nawzajem, a następnie zwrócimy się w naszych modlitwach do Boga, aby pobłogosławił te pary małżeńskie, jak też i wszystkie małżeństwa zgromadzone na tej sali. Amen.